Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Pawłem będziemy rywalizować i zobaczymy, komu uda się zrobić lepsze ciasto z losowych składników. Byliśmy przed chwilą na zakupach, ja kupiłam składniki dla Pawła, Paweł kupił dla mnie. I nie wiemy oboje, co mamy w torbach zakupowych. Ale zaraz się dowiemy i będziemy musieli coś z tego wykombinować. Jeżeli chodzi o zasady dzisiejszego odcinka, to są one nieco inne niż w poprzednich filmach z tej serii, bo chcemy, żeby po prostu nam ciasta wyszły. A że ciasta co ci nie pieczemy, no to właśnie są zasady takie, a nie inne, które teraz wam pani Aleksandra wytłumaczy. Jak już dostaniemy swoją torbę ze składnikami, będziemy musieli od razu powiedzieć, co będziemy chcieli z tego upiec i wtedy będziemy mieć 2 minuty, żeby zapoznać się z jakimkolwiek przepisem, który będzie w internecie. I mamy nadzieję, że w taki sposób uda nam się upiec jakieś dobre ciasta. Zobaczymy, czy będą smakować naszemu jury. Subskrybujcie kanał, żeby tam wrzucić z każdym filmem i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z gotowania. Ale zanim przejdziemy do gotowania, to musimy wyjść do sklepu. Babcia zawsze powtarzała, że do ciasta musi być kawa i tutaj bardzo dobrze się składa, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest GBS. I właśnie podjechaliśmy pod Dino, żeby kupić ich 3 nowe kawy. To nie byle jakie, bo będą to kawy mrożone. Więc chodźmy do środka. Tak jak wspominałam, są 3 różne smaki. Jest to smak masnego Bena, Nitra i Xayo. I mam ogólnie nadzieję, że one tutaj będą, bo póki co są one dostępne przedpremierowo tylko w Dino do wyczerpania zapasów. I mam nadzieję, że te zapasy się jeszcze nie wyczerpały. Dobra, są. Tylko pytanie, czy są 3. To akurat zwykłe ci spadły GBS-y. To masz od razu mocnego Bena. GBS mnie zaatakował. Mamy Xayo i mamy Nitro. To są ostatnie sztuki. Została tylko jedna jeszcze. Xayo. I już nic więcej w tym Dino nie ma, więc mamy farta. Idziemy do kasy. Ogólnie kawki są przedpremierowo w Dino, a od 15 czerwca będą dostępne już w każdym Kauflandzie w całej Polsce. My teraz jedziemy do domku sprawdzić, który smak jest najlepszy. Każdy z 3 youtuberów ma swój smak. Masny Ben ma kokosanki, Xayo ma masło orzechowe, a Nitro ma brownie. Wydaje mi się, że ten będzie mi smakował najbardziej, ale zobaczymy, przetestujemy wszystkie. No mi ten najbardziej siada. Tak, bo Paweł smakował u siebie na odcinku i mówił, że ten jest rewelacyjny i że na pewno będzie mi smakował. Bez zbędnego przedłużania zróbmy sobie kawkę. Przyrządzenie kawy jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy 1 czubata łyżeczka kawy, dodać 2 łyżeczki cukru, tak podobno smakuje najlepiej, i dolać 250 ml mleka. Wszystko dokładnie mieszamy przez około 30 sekund i dla pełni orzeźwienia dodajemy kostki lodu. Tak przyrządzę sobie 2 kolejne smaki i zaraz będziemy testować. Wszystko już gotowe i chciałabym zaznaczyć, że ja na co dzień nie piję kawy i wielokrotnie o tym wspominałam, ale kawę mrożoną w wakacje czasami sobie popijam, bo smakuje ona zupełnie inaczej niż zwykła kawa. Dlatego podjęłam się tej współpracy i jestem bardzo ciekawa, co GBS tutaj dla nas przygotował. Najpierw przetestujemy sobie frapę o smaku kokosanki. Masny Ben to pije, to musi być dobre. To jest takie delikatne. Mega mi smakuje. I jest to zupełnie inny smak niż wszystkie kawy mrożone, które wcześniej pijałam, bo ten posmak kawy jest bardzo delikatny. Xayo i masło orzechowe. Jest dobre, ale to nie są moje smaki. Ja ogólnie orzechy lubię tylko i wyłącznie takie do schrupania sobie, a nie rzeczy o smaku orzechowym, więc ten smak za bardzo mi nie siada. Zobaczmy brownie. Kokosanka mi bardziej smakuje niż brownie. Cieszę, to dawaj mi. No? Ja wypiję. Szczerze mówiąc, bardziej mi smakuje kokosanka. Ja jestem tutaj team Masny Ben. Serio, według mnie kokosanka jest najlepsza. To się cieszę. Mamy teraz po 2 sztuki każdej. Teraz sobie piję te, a co piję tamte. Polecam sobie sprawdzić, a jeżeli już testowaliście, to dajcie znać, w którym teamie jesteście. Czy team Masnego Bena, team Xayo, czy team Nitro. Przypominam, że od 15 czerwca kawy frappe od GBS-a będą dostępne w każdym Kauflandzie w Polsce, a przed 15 są dostępne w Dino, o ile jeszcze je znajdziecie. A my przenosimy się do kuchni i idziemy piec ciasta. Kto pierwszy? Ty możesz zacząć. Albo dobra. Ciu, pa, ga. Czyli? Ty zaczynasz. Dobra. Pokaż, co mi przygotowałeś. Jajeczka. Jajka na pewno się przydadzą do ciasta. Mascarpone. Okej. Okay. Aż 2? Tak, bo do jednego przepisu są potrzebne aż 2. Pomidory? To miały być truskawki. Serio? Tak, to miały być truskawki. Ty sobie żartujesz, gdzieś pomidory zamiast truskawek? Ja zazwyczaj truskawki pakuję w takiej folii właśnie. I po prostu nie spojrzałem, w sensie wziąłem, bo... To masz jeden składnik mniej. Już mam jakiś taki zamysł, co mogłabym zrobić z tego. Ogólnie tych składników jest bardzo dużo. No właśnie widzę, że cały czas coś wyciągasz, a jest jeszcze pełna siatka. Bróweczki. Cytryna. Cytryna z Sycylii. I to wszystko? I jeszcze to. Okej. Ciężka sprawa. Nie wiem, jak ty zrobiłaś, ale ja zrobiłem w ten sposób,
że wziąłem dwa przepisy i po prostu ci kupiłem do nich składniki. To tylko tyle ci zdradzę, taki był mój game plan. Co z tym zrobisz, to już twoja decyzja. Byłabym w stanie z tego zrobić na przykład bezę, bo jest tutaj cukier i jajka i borówki, serek mascarpone. Wydaje mi się, że Paweł o tym pomyślał, bo to jest naprawdę mój ulubiony deser. Ja bym z chęcią to zjadła. I miały być truskawki. No właśnie tak pomyślałam, że potem miały być truskawki, żeby być u góry z borówkami. To było pyszne. Ale 2 minuty na przepis to jest bardzo mało, a ja nigdy bezy nie robiłam. Boję się trochę to zrobić, że mi nie wyjdzie i że po prostu przegram. Więc pójdę taką trochę łatwiejszą drogą i zrobię ciasto czekoladowe. Są tutaj wszystkie składniki, które zawsze używam do ciasta czekoladowego. I nawet mam taki swój ulubiony przepis w internecie, który często robię. I wydaje mi się, że to będzie łatwiejsza droga i że na pewno mi to wyjdzie, bo zawsze mi wychodzi pyszne ciasto. Pytanie mam. No? Czy ty ten przepis używasz ze strony Ania gotuje? Nie wiem. Pierwszy, który wyskakuje. Takie puszyste ciasto czekoladowe. No. To jest szansa, że ja z tego samego spisałem. Dobra, uwaga. 2 minuty, czas start. Dobra. Nie, nie robię Ania gotuje. Robię z kwestii smaku. Dobra, ja te 2 minuty wykorzystam, żeby wszystko dodać i wszystko sobie pomieszać. Dobra, dobra, 175 stopni, to jest ważne. Myślę, że wykorzystywanie 2 minut na włączenie piekarnika nie jest. No nie, ale ważne, żeby zaprawić 175 stopni. Dobra, rondelko umieścić masło pokrojone. Ile mi zostało czasu? 30 sekund. No nie, serio? Zabieram ci telefon. Dobra. Pamiętam, że trzeba było dać 1 szklankę mąki i do tego proszek do pieczenia, ale nie pamiętam ile, więc dodam 1 łyżeczkę. Najwyżej wyjdzie zakalec. I to jest wszystko, co tutaj trzeba dodać, jak na razie. Ja sobie tutaj na razie posprzątam, bo tu jest lekki dym na tym stole. Nie spojrzałam, ile gram czekolady tam jest potrzebne, ale dodam 2. Wydaje mi się, że raczej nic się nie stanie, jak będzie więcej czekolady. Wiem, że tak się robi, że dodajemy czekoladę właśnie do tego masełka. To się wszystko ładnie roztopi razem. I potem chyba do tego trzeba było dodać mleko. To był zły pomysł, żeby tak bardzo szaleć. Mogłam się skupić i zapamiętać, co było w przepisie, bo teraz nie pamiętam. Myślałam, że 2 minuty są dłuższe. Teraz tak, nie zapamiętałam, ile jajek tam było, ale chyba 2 jajka. Nie pamiętam. Więc wbijamy do drugiej miski 2 jajka. I do tego jajka trzeba było dodać cukier. A ja totalnie nie pamiętam, ile tam było cukru. Czyli w sumie nie zapamiętałaś nic, cały czas mówisz, nie pamiętam. Tak, zapamiętałam, co do czego dodać, ale nie zapamiętałam ilości. Pamiętam tylko, że 0,5 szklanki mleka trzeba było dodać. Dobra, dodam 3/4 szklanki, dajmy, że będzie za słodkie. Ale wiem, że w jury jest Wiktoria. Wiktoria lubi słodkie, lubi czekoladę, więc wydaje mi się, że będzie jej smakować. A i swoją drogą, zawsze jak Wiktoria z Bartkiem, bo zwykle oni testują właśnie te rzeczy u nas, to zawsze jak oni przychodzą, to wiedzą od razu, to co gotował, a tym razem nie powiemy im, żeby nie faworyzowali i wtedy będą musieli ocenić, jak im po prostu smakuje. Teraz do tego masła i czekolady musimy dodać 0,5 szklanki mleka. To jest jedyna ilość, którą zapamiętałam z przepisu. Powiem ci tylko tyle, że 2 jajka też dobrze zapamiętałem, bo tak? Też zapamiętałem. No? Okej. Okay. Teraz to musi się ładnie zagotować, a ja w tym czasie ubiję jajka z cukrem. Wydaje mi się, że chyba jest ok. Te jajka z czekoladą i mlekiem już też mi się ładnie tutaj rozpuszczają. Czekaj, czy ty dodałaś tam jajka? Nie. Powiedziałeś przed chwilą jajka z mlekiem i z czekoladą. Chodziło mi o masło. Okej. Okay. Ale jak to wszystko się ładnie roztopi, to wtedy dodam to do jajka i wtedy zacznę dodawać tutaj mąkę i ciasto będzie gotowe. Wydaje mi się, że jest git. Tylko nie pamiętam, czy trzeba było to ostudzić, czy nie. Ja ostatnio robiłam z Wiktorią ciasto czekoladowe i wtedy chyba dodałyśmy na ciepło, ale nie pamiętam. Chyba po prostu dodam na ciepło, skoro to i tak potem idzie do piekarnika, to chyba różnicy nie ma, nie? Ała! Moje uszy to słyszały. To już żart, widzowie. Dobra. Ale i tak dodaję na ciepło. Ale i tak dodaję na ciepło, tak. Do jajka i do cukru dodajemy czekoladę, masło i mleko. Dodajemy teraz to, wszystko mieszamy ładnie. To będzie najlepsze ciasto czekoladowe, jakie w życiu jedliście. No nic nie posmakuje niestety, nie? Ale jedliście, w sensie chodziło mi o ciebie, bo ty też będziesz w jury. To chyba wygląda ładnie. Chociaż jak robiłam wcześniej ciasto czekoladowe, to ono chyba było troszkę ciemniejsze. Masa na ciasto jest gotowa. Musimy teraz wysmarować masłem naszą blaszkę. I chyba jeszcze trzeba ją posypać mąką. Tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewna. Ale jak mi się kojarzy, to pewnie tak jest, więc tak zrobimy. Tak ogólnie myślałam, Paweł, bo jutro moja babcia ma urodziny, żeby wziąć to ciasto do niej. Tylko nie wiem, czy nie będzie wstydu. Może być problem. Ale kiedyś zrobiłam ciasto czekoladowe, tylko że miałam przepis przed sobą. I dałam je babci i babcia mówiła, że jest pyszne. A babcia nigdy nie kłamie, więc no to musiała być prawda. W tym przypadku mogła kłamać i chciała ci przykrości sprawić. Nie, właśnie mówiła, że jest ze mnie dumna, że tak dobrze mi wyszło. Serio. Jak już to mamy ze sobą, to dodajemy teraz naszą masę do blaszki. Zobacz, jakie puszyste jest to ciasto.
One jest płynne. No a jakie ma być? To nie są pierogi, Paweł, że to musi być takie twarde ciasto, ani pizza. Jak robiłam ciasto czekoladowe, to właśnie takie było to ciasto. To dlatego mi nie smakowały. Zawsze mówiłeś, że moje ciasto są pyszne. Okłamywałeś mnie? No jak już rywalizujemy, to mogę ci przyznać, że kłamałem. Serio? Czekoladowe nigdy ci nie wychodziło dobre. Dobra, moje ciasto jest już gotowe, wstawiam je do piekarnika, nie wiem na ile, ale pamiętam, że na 175 stopni. Moje ciasto tak za 30-40 minut zacznę sprawdzać, czy już jest ok w środku. Jak już będzie porządnie wypieczone, to wtedy je wyciągniemy i będzie już gotowe. Teraz twoja kolej, kochanie. Dobra, mój drogi, jeżeli chodzi o składniki ode mnie, no to jabłuszka. Okej, robię jabłecznik. Nie musisz mi w sensie możesz wszystko rzucić, tak, ja robię jabłecznik. Orzechy. Nie wykorzystam tego. Marchewka. Co mam ciasto marchewkowe zrobić? Ananas. Cukier. Potrzebuję. Mąka. Potrzebuję. Wirki kokosowe. Nie potrzebuję. Jabłka. Jabłka, jajka, dobra, wezmę. Soda oczyszczona. Wezmę w razie co, nie wiem czy jest potrzebna. Cukier puder. Też nie wiem czy jest potrzebny, wezmę. Masło. Aha. Proszek do pieczenia. Wiadomo. I dżemor. To wezmę. Jabłuszka wezmę. Dobra, mamy pierwszą selekcję zrobioną. Tu jest w ogóle dużo mniej składników niż ja miałem kupionych. Dawaj telefon, dwie minutki i lecę z tematem. Robię jabłecznik. Czas start. Jabłecznik. Kruszonkę, ja potrzebuję samą kruszonkę, bo jabłka ja ogarnę. A nie kupiłeś mi cynamonu, no trudno. 3,5 szklanki mąki, szklanka cukru, kostka margaryny, dwa jajka. Chyba ogarnę. Szklanka cukru, ale to będzie słodkie, ale trudno, robię według tego przepisu. Pierwszy lepszy przepis jaki był, nie? Szklanka cukru, kostka margaryny, ty mi kupiłeś masło, ale trudno. Dobra, to będę wiedział, że dodać. Dwa jajka zapamiętam, że dodać. Torebka cukru waniliowego nie mam. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. A jabłkę już co ogarnę. Dobra, na S. Cukru waniliowego nie mam żadnego zamiennika, mam cukier puder. To dam cukru pudru. Torebka, czyli łyżeczkę dam tam tego cukru pudru, tak dla pizzy. Druga łyżka. Dobra, wyłączam. Jest takie, nie? Że nie wiesz totalnie co. Tak, mimo że zapamiętałem, to jest ciężko. Dobra, dodam sobie łyżkę cukru pudru, albo nawet i dwie. Jabłeczek to jest ogólnie jedyne ciasto, które kiedykolwiek robiłeś, nie? Nie, zdarzało mi się zrobić jakieś ciasta, ale zazwyczaj z gotowych paczek, nie? Nigdy nie robiłem ciasta w sumie tak samemu, nawet jak robiłem jabłecznik, to kupowałem gotową paczkę kruszonki. Dobra, to wszystko ja odkładam na bok, dodaję masło i teraz z tego co pamiętam, ciasto kruche robi się w ten sposób, że to się po prostu wszystko gniecie razem, rękoma. W misce, tego nie miksujesz, tylko to wszystko gnieciesz. Bo w sumie ja spojrzałem na proporcje, a nie spojrzałem totalnie na sposób przygotowania, nie? Mam nadzieję, że to się uda, nie? I że to się robi tak, jak ja myślę. Tu powinna nam wyjść taka gęsta masa. Taka jak na pierogi, nie? Taka kulka wręcz, no, coś takiego właśnie. Czyli dobrze myślę. Tak mi się kojarzy, ale nie jestem pewna. W sumie to będzie fest szybkie ciasto do zrobienia. Twoje? No. Ale moje też było szybkie. Jedyne, co mi zajmie długo, to tarcie jabłek. Chociaż ja ich nie potrę. Mamy tarkę przecież. Ja zrobię w fajny sposób, kiedyś tak robiłem za dzieciaka. Dobra, tak to gniotę i zobacz. Wychodzi z tego taka jednolita masa w miarę. Wydaje mi się, że to jest na takiej zasadzie, ale się mogę nie znać, że to masło się roztapia i się robi takie pod wpływem ciepła twoich rąk. Możliwe, no. Jest taka w miarę gitkula. Teraz robimy w ten sposób. Oddzielamy 1/3 tego i wkładamy do zamrażarki. Żeby potem na nasze jabłka potrzeć sobie ciasto, żeby było takie fajne, wiecie, taki efekt kruszonki. I jak ciasto będzie zamarznięte, to ono będzie takie twarde, łatwiej się będzie je trzeć. Bierzemy naszą blachę, smarujemy blachę masłem. Którego nie mam? Czy ty chcesz mi pożyczyć troszkę margaryny? Margaryny byś chciał pożyczyć? Tak, tak troszkę tylko. Jacyś przystaję. Wiem. Możesz. Dziękuję. A podobno piękni w życiu nie mają łatwiej. Smarujemy naszą blachę. Teraz bierzemy nasze ciasto, tylko nie wiem czy całe właśnie, będę brał po kawałku. I je wkładamy i tak ugniatamy. Żeby było dość cienkie, bo ono nam troszkę jeszcze urośnie, a chcemy, żeby dobrze było czuć jabłka, a nie samo ciasto, nie? Serio, jakby to jest jedyne ciasto, z którym mam jakiekolwiek doświadczenie, nie? Także to wiem, jak zrobić. Przy reszcie bym totalnie odpadł, tylko właśnie uświadomiłem o kolejnej rzeczy, której nie zrobiłem. Nie sprawdziłem, na jaką temperaturę mam to stawić i ile mam to robić. No ale nic, jakoś sobie poradzimy. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Zostało nam tego jeszcze całkiem sporo, także może to wykorzystamy już poza filmem. W międzyczasie, jak czekamy, aż nasze ciasto dalej sobie tam marznie, to obierzemy jabłka i pokroimy je na kawałki, bo nie będziemy robić jabłecznika, gdzie jabłka są potarte, tylko jabłka będą w kawałeczkach. Nawet powiem więcej, będą w ćwiartkach. Będę obierać stopniowo po jednym jabłku, bo szczerze mówiąc nie wiem ile ich potrzebuję. I teraz te jabłka układamy w taki sposób najpierw dookoła.
Na środku damy takie trochę cieńsze, bo zawsze jak się ciasto kroi w trójkąciki, to fajnie jak na tym środku jest mniej, żeby nam się ono tak nie zapadało, nie? Także tak to wygląda. I to nie jest wszystko. Teraz, moi drodzy, mój autorski pomysł, który wymyśliłem jak miałem z 15 lat i robiłem właśnie to ciasto na święta. Mianowicie, w tych jabłuszkach wydrążamy sobie dziurki, mniej więcej takie. I tak robimy w każdym jabłuszku. Teraz jak w naszych jabłkach mamy dziurki, to dodajemy do tych dziurek dżem truskawkowy. Ja ten dżem kupiłam z taką, wiesz, że tego nie użyjesz. A, no to ja użyję. Może się to wydawać absurdalne, aczkolwiek uwierzcie mi, że jest to bardzo pyszne i bardzo ciekawe, bardzo też nietypowe. Dodajemy sobie tutaj dżemiku, nie za dużo, on ma być dla smaku właśnie. I to jest taka niespodzianka zawsze dla jedzącego, bo jedzący nie jest świadom, że w tych jabłkach będzie się ukrywał dżemor. Gotowe. Z tych jabłek, co nam pozostawały, odcinamy część dołu i zostawiamy taką płaską warstwę. Zakrywamy naszą truskaweczkę. Okej. Okay. To jest gotowe. Jeszcze jakby ktoś mądrzej pomyślał, to by odkładał te jabłka po kolei, żeby potem tymi samymi przysłonić i by wyglądało to ładniej, nie? Ja nie pomyślałem. No, za taki szczegół ostatnio robiłem to z 10 lat temu. W tym czasie to sobie trochę stwardniało, także możemy to trzeć, chociaż ono jest tak kruche mi wyszło, że ja nie wiem, czy to trzeba będzie trzeć. Nie no, przytrzemy to sobie trochę. Jest idealnie. Nasze ciasto jest gotowe. Nic nam nie pozostało, jak włożyć je do piekarnika. Nie wiem na jaką temperaturę i nie wiem na ile, ale wrzucę na to tam 175 stopni jak Ola ma. I tak z tego co kojarzę, to 50-60 minut i powinno być gotowe. Odłożenie mojego ciasta minęło około 50 minut i przed chwilą sprawdzałam i jest już gotowe do wyciągnięcia, więc je wyciągamy. Wygląda pięknie. Wygląda jak chleb. Tak wygląda ciasto czekoladowe. Poczekam aż ciasto wystygnie i wtedy zrobię sobie polewę. Ciasto już trochę ostygło, więc możemy przejść do polewy. Zrobimy ją sobie z Nutelli. Bierzemy troszeczkę masła. I do tego nakładamy nutelkę. Wkładam to do mikrofali. Myślę, że około 30 sekund powinno wystarczyć. Czemu to zrobiłaś z masłem, a nie z mlekiem? No właśnie nie wiem. Nie wiem, już jest późno. Weź se GBS-a walni, co? Bez kitu, jesteś chyba zbyt zmęczona. Jest 23, my robimy ciasto, jeszcze będziemy je jedli. Robię to od nowa. Tak się zastanawiam, płaść mi za dietetyka. Czemu? No bo ja muszę takie rzeczy jeść o 23. Bardzo. No moje z chęcią zjem. Moje też. Teraz polewę zrobiłam z mlekiem i wyszła przepyszna i dodaję ją na moje ciacho. Muszę ładnie rozprowadzić i ciasto będzie przepyszne. Moje będzie za jakieś 10 minut. Dobra, wyciągamy moje ciasto. Śmierdzi spalenizną i się cały obiekt wyparował. O. Śmierdzi spalenizną? No, aczkolwiek wygląda ślicznie. Przyszli już nasi goście o 23 w ogóle, będą jeść ciasto. I pić kawę. Właśnie. Jaki smak byście chcieli? Kokosankę, masło orzechowe albo brownie? Kokosanka. Kokosanka, wiedziałam, no, że ty też tak mi się wydaje, ale to może weźmy dwie inne, posmakujemy sobie. No to ja chcę kokosankę, ty sobie co chcesz. To może masło orzechowe? Okej. Okay. To robimy. Zapraszam. Najpierw wytestujecie, bo nie wiecie kogo jest jakie ciasto. Które pierwsze? Jest czekoladowe? Mhm. To ty też pierwsze zjeść czekoladowe. Jak można użyć komuś ciasto? Normalnie. Zawsze widelcem, zawsze widelcem, zawsze nie? Widelcem, no. Tak. Zakalec z tego nie wyszedł. Dobre. Bardzo dobre. Nie za słodkie. Wiecie, ja już tutaj mógłbym dać werdykt i powiedzieć, które jest czyje. Czemu? Tobie by wyszedł zakalec na bank. A czemu tak od razu mówisz ofensywnie? Nie wiem. Postawiłbym... stówę w tym momencie. Czyli to... co twierdzi, że czekoladowe jest Oli? Tak. Ale ty już jadłeś, Paweł, jedno czekoladowe ciasto, to tak. Może dlatego. Ja uważam, że do jabłocznika powinna być gałka lodów waniliowych. Nie postarałeś się. A może Ola się nie postarała? Jabłecznik na ciepło. Najlepsze co może być. No absolutnie. To nie. Tak jak z plackami ziemniaczymi, nie, tylko na i wyłącznie zimno. Jest zajebisty wtedy, kiedy można tego gałka lodów waniliowych. I widzą śmietana. A mnie ogólnie zdobło. No ale jest na ciepło, bo olibuszyk jest zrobiony. W sensie czekoladowe, bo szybciej zrobione. A jabłecznik dopiero wyszedł z pieca, no. No to, to już jakby jest, wiecie, randomowe, no. Musicie przyjść o 24, zjeść zimne. Może ej, ale ja mam w sumie problem, żeby ocenić, które mi bardziej smakuje. Nie no, to są dwa inne ciasta kompletnie, nie? Tak jakbyś porównywała pierś z kurczaka z jakąś pastą. Ale przyznam, że jak najbłocznik jest bardzo słodki. Jest dobry, trzeba ci to przyznać. A wy dokopaliście się do środka, czy nie? No ja mam jabłuszko. Ale coś tam a nie, jest coś tu jeszcze jest więcej? A jest, niespodzianka. Miłość? Ja nie chcę. Czym? Co to jest? Truskawka? Mhm. Nie, nie ma. Nie no, jabłocznika z truskawką jeszcze nie jadą. Tu masz też trochę. Co? Ale żeś pożałował. Ciasto czekoladowe 4,5, jabłecznik 4. Ja daję 2/5. Czyli oboje zrobiliśmy dobre ciasta. Tak, są naprawdę bardzo dobre. No. Dobra, teraz nasza kolej. Paweł kilka razy robił rzeczywiście ten jabłecznik, jak odkąd jesteśmy razem i ja nigdy go nie jadłam. Zaraz zobaczysz, co straciłaś. Dobra. Szklaneczka mleka, albo kawki. Trzeba ci przyznać,
że pierwszy raz zrobiłaś mokre ciasto czekoladowe. Zawsze robiłeś takie suche, to był taki skwar. Jadłaś takiego sucharka, a to ci wyszło piękne, miękkie. Dobre, nie? Mega dobre, najlepsze ciasto jakie zrobiłaś. Mega spoko, nawet bez polewy da się jeść, bo prędzej nie dało się jeść swojego ciasta bez polewy. Zawsze sobie lałem tonę czekolady. A ty jesteś chamska dzisiaj. Do tego jabłośnika z powrotem. No i teraz... No, teraz posmakujmy pawo jabłośnika. Danie dzisiejszego dnia. Idealne. Chociaż to pasuje bardziej do twojego, bo to brownie. Dobre jest to twoje ciasto. I nawet bez cynamonu jest dobre. Oby mną daje piątkę. Ja też. Czyli... Nie jestem w stanie wybrać. Wygrało twoje. Nie, no wydaje mi się, że wygraliśmy oboje. Jakby porówno jest. No w sumie to nie. No nie, no ale w sensie jakby ogólnie, nie? Że... No nie ogólnie, bardziej do niższą ocenę. Typowa odklejka Olki. Co to kurwa było? Jingle. Dobra, my wszyscy musimy wypić tą kawę, bo jesteśmy zmęczeni. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak było, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że GB jest od 15 czerwca, jest w każdym Kauflandzie w Polsce. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!